Siemane, ziomale, z tej strony Osama Blanta, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Na samym początku chciałbym was zaprosić na mojego Discorda, do którego link znajdziecie w pierwszej linijce opisu. Moje dwa ostatnie materiały dotyczyły raperów z Baton Rouge, odpowiednio TMH, Free Throw oraz True Bleeda. Dzisiaj za sprawą wczorajszych wydarzeń ponownie przeniesiemy się do tego miasta. Standardowo zapraszam was do opisu, bo tam macie kilka ciekawych linków. Wczoraj, czyli 6 kwietnia, został zastrzelony raper BBG Ruga, znany także pod pseudonimem 2K50 Ruga. Tak naprawdę nazywał się Gary Camel i miał 25 lat. Należał do setu BBG, czyli Baton Boy Gorilla. Do zdarzenia doszło około godziny 15 na Willow Street. Policja, która przyjechała na miejsce, zastała ciało rapera, które było w jego samochodzie na miejscu kierowcy. Świadkowie zeznali, że najprawdopodobniej był to tak zwany drive-by shooting. Raper zginął od kuli, która trafiła go w tył głowy, lecz miał także wiele innych ran postrzałowych. Ogólnie doliczono się ponad 50 dziur po kulach w jego samochodzie. Podobno wraz z raperem w jego samochodzie był jego znajomy, lecz on nie odniósł obrażeń. Co ciekawe i zarazem bardzo wstrząsające, raper zginął przed domem swojej matki w dniu urodzin swojej zmarłej siostry. Teraz zobaczycie nagranie prawdopodobnie właśnie z tego domu, na którym widać miejsce zbrodni oraz słychać lamentującą kobietę, która najprawdopodobniej jest jego kuzynką. JD, bro. Why, him? Why? My baby uncle. See, this way. Ooh, Jay ain't no time to play. 2K50 Ruga był bliskim przyjacielem rapera BBG Baby Joe. Moim ulubionym numerem od tego rapera jest kawałek zatytułowany Feel Love. Oczywiście linka do niego znajdziecie w opisie. Polecam także obczaić numer Looking At, który na obecną chwilę zgromadził prawie 500 000 wyświetleń. Standardowo w komentarzach dajcie znać, co myślicie na ten temat. No i wpadnijcie na mojego Discorda, do którego link znajdziecie w pierwszej linijce opisu. W tym materiale z mojej strony to by było na tyle. Trzymajcie się, siemano. Na sam koniec chciałbym jeszcze pozdrowić najlepszy kanał dla fanów kart Pokémon, Pokégame Collector. Odcinek ten jest montowany na live z Box Breaka Brilliant Stars. To co tam się odjebało na samym początku streama, to przechodzi ludzkie pojęcie. Koniecznie zostawcie mu suba na kanale, bo naprawdę warto. Wielkie pozdro dla ciebie i dla wszystkich twoich widzów. Trzymajcie się, siemano.